Z okna mieszkania na drugim piętrze jednej z kamienic w dzielnicy Nowe Miasto wypadła 4-letnia dziewczynka. Wszystko działo się pod nieobecność matki dziecka, które miał pilnować kompletnie pijany konkubent kobiety. Policjanci z komisariatu policji drugiego w Wałbrzychu otrzymali informację o dziecku, które wypadło z okna mieszkania mieszczącego się na drugim piętrze. Dziewczynka 4-letnia trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Znajduje się w stanie stabilnym. Mężczyzna, który miał sprawować nad nią opiekę, 30-latek, trafił do policyjnego aresztu. A tam usłyszy zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Matka tego dziecka w chwili, kiedy doszło do zdarzenia, nie była obecna w miejscu zamieszkania. Jedynie mężczyzna miał sprawować nad nią opiekę. Okazało się również, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.